Byli najbardziej zagorzałymi komunistami w historii Polski. Ideologię traktowali jak świętość. Dla niej gotowi byli zabijać, a nawet zdradzić własny kraj. W swoich skrajnych poglądach szli tak daleko, że niektórzy z nich krytykowali nawet ustrój PRL-u jako zbyt mało komunistyczny. Często obejmowali najważniejsze funkcje państwowe w komunistycznej Polsce. Tworzyli też struktury stalinizmu. Fanatyzm niektórych z nich był tak duży, że gdy po 1989 roku wielu dawnych komunistów nagle przeistoczyło się w demokratów, tak oni byli konsekwentni i nie poszli ani w konformizm, ani w polityczny pragmatyzm. Kim byli tak zwani twardogłowi komuniści, którzy całe życie poświęcili zbrodniczej ideologii? Dziś przedstawimy wam kilku z nich. Uciekałam w stronę Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki przyszedł do mnie. Słowa te wypowiedziała Wanda Wasilewska, gdy Sowieci wkroczyli do Polski 17 września 1939 roku. Była jedną z najbardziej zatwardziałych i nie dających się przez nikogo przekonać komunistek w kraju. Urodziła się w bardzo wpływowej rodzinie. Jej ojciec Leon Wasilewski był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego oraz pierwszym ministrem spraw zagranicznych niepodległej Polski. Relacja Piłsudskiego z Wasilewskim była tak zażyła, że pojawiły się informacje, jakoby marszałek był ojcem chrzestnym Wandy, ale nie mamy na to dowodów. Protekcja ojca przyda się Wasilewskiej w przyszłości. W Krakowie ukończyła studia, pracowała następnie jako nauczycielka, powoli przyswajając lewicowe poglądy. Trudno jednak stwierdzić, że w latach 20. Wanda Wasilewska była zatwardziałą komunistką. Bliżej jej było raczej do Polskiej Partii Socjalistycznej. Przełomem w jej życiu, który diametralnie wszystko zmienił, była krótka podróż do Związku Sowieckiego w 1934 roku. Historycy zakładają, że mniej więcej od tego momentu nastąpiła radykalizacja jej poglądów. Z umiarkowanej socjalistki przeistoczyła się w zatwardziałą komunistkę. Wkrótce po tym współzakładała prokomunistyczną organizację pod niewinną nazwą Kongres Pracowników Kultury we Lwowie. Pod hasłem walki z faszyzmem organizacja zaczęła wznosić antypaństwowe hasła. Gdy w końcu doszło do poważnych demonstracji i starć z policją, Wasilewskiej groziło aresztowanie, ale z uwagi na zasługi ojca odstąpiono od zatrzymania. Wasilewska nadal atakowała władze II RP, a na łamach swoich tekstów wychwalała życie w sowieckiej Rosji. Wrzesień 1939 roku to poniekąd spełnienie jej marzenia. Sowieci zaproponowali jej zamieszkanie w nowej ojczyźnie. Profesor Paweł Wieczorkiewicz pisał o jej specyficznym stosunku do wyznawanej ideologii. Jej akces do komunizmu, i to w najgorszym stalinowskim wydaniu, miał charakter wybitnie emocjonalny. Wielbiąc bezkrytycznie Sowiety, była jak każda fanatyczka, ślepa i głucha nie tylko na fakty, ale nawet na zdarzenia, które rozgrywały się na jej oczach. Po wybuchu wojny demonstracyjnie wykrzykiwała, że tereny Małopolski Wschodniej wraz z Lwowem powinny wejść w skład Związku Sowieckiego. Sowieci szybko ją zauważyli. Wkrótce otrzymała mandat deputowanej do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego oraz legitymację partii komunistycznej. Wanda Wasilewska była też częstym gościem samego Józefa Stalina. Dyktator po raz pierwszy przyjął ją na jej prośbę jeszcze w 1939 roku. Wkrótce pojawiły się też nigdy nie potwierdzone plotki o ich romansie. Tymczasem spotkania były coraz częstsze. A Stalin patrzył na Wasilewską nieco dwojako. Po pierwsze, była ona dobrym źródłem informacji, niezależnym od innych. Po drugie, Sowieci zrobili z niej reprezentantkę Polaków. Nie było to jej na rękę, gdyż jak mawiała, jestem obywatelką sowiecką, członkiem WKPB. Od spraw polskich odeszłam i nic mnie nie obchodzą. Stalin miał jednak wobec niej inne plany. Wykorzystując hura patriotyczne hasła oraz biało-czerwoną symbolikę, Wasilewska stanęła oczywiście z rozkazu dyktatora na czele tzw. Związku Patriotów Polskich, którego celem było utworzenie polskiego wojska walczącego u boku Armii Czerwonej. Była ambitna i powierzone zadanie wykonała, chociaż szybko popadła w konflikt z dowódcą wojska, Zygmuntem Berlingiem. Jej przysłowiowe 5 minut skończyło się w 1944 roku, gdy brała udział w tworzeniu PKWN, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który miał w przyszłości być kamieniem węgielnym pod wprowadzenie komunizmu w Polsce. Wasilewska powoli przechodziła na polityczną emeryturę, ale nie chciała mieszkać w Polsce Ludowej. Gdy w 1945 roku Władysław Gomułka w obecności Stalina zasugerował powrót Wasilewskiej do kraju, ta miała odpowiedzieć: czyż nie jestem godna być obywatelką Związku Sowieckiego? Na co szybko zareagował Stalin, odpowiadając: nie wyganiamy was, jeśli chcecie, pozostańcie u nas. I tak też się stało. Wanda Wasilewska zmarła w Kijowie w 1964 roku na zawał serca, choć nie wyklucza się śmierci samobójczej.
Przejdźmy do kolejnej, intrygującej postaci polskiego komunizmu. Cofnijmy się aż do 1866 roku. Tam we Włocławku na świat przyszedł Julian Marchlewski. Jego rodzina w latach 80. XIX wieku przeprowadziła się do Warszawy. W tym mieście dwudziestokilkuletni Julian współzakładał Socjalistyczny Związek Robotników Polskich. Wkrótce za działalność antycarską trafił do więzienia na Cytadeli. Po uwolnieniu wyjechał za granicę, gdzie trudnił się pracą w wydawnictwie. Gdy nastroje rewolucyjne na początku XX wieku dawały o sobie znać, porzucił dobrze prosperującą działalność wydawniczą i znów zaangażował się politycznie, tym razem w socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, wówczas najbardziej komunistycznej grupy na ziemiach polskich. Nie trzeba było długo czekać, by w 1906 roku Marchlewski znów trafił do więzienia. Nie zniechęciło go to jednak do dalszej aktywności. Mimo podeszłego już wieku Marchlewski uważał, że jego czas wkrótce nastąpi. Od 1917 roku jego wiara jeszcze bardziej się utwierdziła, gdy dostrzegł rewolucję w Rosji i przejęcie władzy przez Lenina. Marchlewski był zapatrzony w sowiecki ustrój tak bardzo, że zamarzyło mu się wprowadzić te same pomysły w odrodzonej Polsce. Okazja nadarzyła się podczas wojny polsko-bolszewickiej. Gdy w zasadzie cały polski naród zmobilizowany został do obrony kraju, Marchlewski zorganizował owiany złą sławą Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, potocznie nazywany POLREWKOM. Jego zadaniem było wspieranie Armii Czerwonej na ziemiach polskich, a następnie wprowadzanie komunizmu na zajętych terenach, co miało dać podstawę do utworzenia Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Organizacja wydała też manifest do polskiego ludu robotniczego miast i wsi, Armię Czerwoną przedstawiono jako wyzwolicieli mas. Poza podstarzałym już Marchlewskim w skład organizacji wchodzili też Felix Kohn oraz Felix Dzierżyński, przyszły zbrodniarz i współpracownik Lenina. TKRP szybko upadł w momencie, gdy Sowieci zostali odparci spod Warszawy. Obawiający się procesu o zdradę w konsekwencji pewnej śmierci Marchlewski uciekł wraz ze swoją ekipą do Moskwy, gdzie stale oskarżał Rzeczpospolitą za wybuch wojny polsko-bolszewickiej. Twierdził, że kłamstwem jest, jakoby Sowieci chcieli narzucić ustrój komunistyczny Polsce siłą. W jednym z publicznych przemówień mówił: wojna pomiędzy Polską a Rosją wynikła wyłącznie z winy rządu polskiego. Kapitalistom i obszarnikom polskim chodziło o to, by utrzymać na całej Rusi i Ukrainie panowanie władzy nad chłopami, a nadto chodziło im o obalenie rządu robotniczego w Rosji. Natomiast rząd Rosji Sowieckiej szczerze pragnął pokoju. Na rząd Polski, a przede wszystkim na Józefa Piłsudskiego, spada wina za potoki krwi przelanej, za zniszczenie kraju. Polska będzie tylko wówczas prawdziwie wolna, gdy robotnicy polscy wezmą wreszcie w swoje ręce rządy. Niech żyje proletariat Polski, niech żyje Polska robotnicza. W Moskwie Marchlewski zmagał się z chorobami, próbując leczyć się na różnego rodzaju kuracjach. Zmarł we Włoszech w 1925 roku, gdzie leczył się z choroby nerek. Polscy komuniści nie zapomnieli o swoim bohaterze. W 1950 roku jego prochy trafiły na Powązki i znajdują się tam do dziś z wyrytym napisem: służyć interesom narodowości polskiej może tylko ten, kto służy interesom międzynarodowego proletariatu. Jego córka Zofia również zaangażowała się w ruch komunistyczny i aktywnie działała po wojnie w Moskwie oraz Warszawie. Spisała też pamiętniki poświęcone ojcu. Marchlewski pozostał jednym z najbardziej zapomnianych polskich komunistów. Dziś raczej mało kto o nim pamięta. Nieco inaczej jest z Kazimierzem Mijalem. To komunista z krwi i kości, określano go twardogłowym awanturnikiem. Był to radykalny komunista, któremu nawet ustrój PRL się nie podobał, a sowieckich przywódców oskarżał o zdradę ideologii. Publicysta i dziennikarz Wiktor Świetlik pisał o nim: jeżeli uznać dużą grupę komunistów za betonowych, to Mijal był komunistą tytanowym, diamentowym, przy nim tamci byli mięczakami. Swoich poglądów Mijal nie zamierzał zmienić nawet po transformacji ustrojowej z 1989 roku. Zacznijmy jednak od początku. Jego kariera zaczęła się jeszcze w czasie wojny, gdy działał w komunistycznej konspiracji. Po jej zakończeniu najpierw został wyznaczony do objęcia prezydentury w Łodzi. Nie wspominał tego okresu zbyt dobrze. Mijal uważał, że było to zesłanie. Wkrótce jednak za sprawą Bolesława Bieruta wrócił do polityki na najwyższych szczeblach i od 1947 roku był niemal prawą ręką Bieruta. Na przełomie lat 40. i 50. piastował urzędy ministerialne, co jednoznacznie czyni go jednym z twórców stalinizmu. Samego Bieruta Mijal do końca życia uważał za komunistyczny autorytet. Bierut to był klasa człowiek, prawdziwy marksista, komunista. Bierut był po śmierci Nowotki i Findera najwybitniejszym ze wszystkich przywódców pod względem marksizmu, etyki, kultury i polityki.
Wszystko zmieniło się po śmierci najpierw Stalina, a potem Bieruta. Od 1956 roku Mijal był w politycznej próżni. Po dojściu do władzy Władysława Gomułki krytykował pierwszego sekretarza za zbyt łagodne obchodzenie się z Kościołem oraz niepotrzebną według niego liberalizację. Zresztą samego Gomułkę Mijal uważał za groźnego odstępcę od podstaw ideologii. Po latach wspominał: Gomułka pokazał swoje niemarksistowskie oblicze w roku 1947, kiedy powiedział, że w Polsce będzie budować socjalizm bez dyktatury proletariatu, bez kolektywizacji itd. Przecież tak się nie da. W końcu Mijal na tyle naraził się Gomułce, że ten zaczął przymierzać się do jego aresztowania. Wahał się jednak, ponieważ ten miał wokół siebie wielu towarzyszy oraz posiadał swoisty autorytet prawdziwego marksisty. W 1965 roku założył nielegalne ugrupowanie o nazwie Komunistyczna Partia Polski. Coraz głośniej mówił, że prawdziwy komunizm istnieje nie w Polsce czy Związku Sowieckim, ale w Albanii oraz Chinach. Jego organizacja stała w opozycji do PZPR. Aresztowanie Mijala i jego zwolenników wydawało się nieuniknione. Sprawa jednak rozwiązała się sama. Mijal wyjechał do Albanii, kraju o ustroju komunistycznym, ale będącym niezależnym od Sowietów. Polak szybko stał się tam bohaterem propagandy dyktatora Envera Hoxhy. Przez albańskie radio Mijal nadawał własne audycje. Wydawał też pismo, kolportowane nielegalnie w Polsce, o nazwie Czerwony Sztandar. Przez placówki dyplomatyczne Albanii oraz Chin utrzymywał kontakty ze swoimi dawnymi towarzyszami. Komunistyczna Partia Polski wciąż posiadała kilkudziesięciu członków oraz kilkuset sympatyków, ale po ucieczce Mijala jej szeregi malały. Działacze partyjni szybko zostali rozpracowani przez SB, a partia w ciągu kilku lat została rozbita. Podczas pobytu w Albanii Mijal miał możliwość podróżowania do Europy Zachodniej oraz Chin. W jednym z wywiadów mówił o swoim spotkaniu z Mao. Podczas mojego pierwszego pobytu w 1966 roku przyjął mnie Mao. Był dla mnie bardzo miły. Rozmowę zaczął od filozofii, od Arystotelesa. Powoływał się na filozofów niemieckich. Potem przeszedł na sprawy polityczne. W końcu jednak i w Albanii Mijal popadł w konflikty. Obie strony oskarżały się o odstępstwa od podstaw ideologicznych. W poszukiwaniu prawdziwego komunizmu Mijal trafił do Chin. Był rok 1977. Dyktator Mao już nie żył, ale dla Mijala Chiny na krótko okazały się prawdziwą zdobyczą rewolucji. Przez parę lat czuł się tam doskonale, ale znów do czasu. Na przełomie lat 70. i 80. Chiny zaczęły coraz śmielej flirtować z kapitalizmem, a to dla ortodoksyjnego komunisty było nie do przyjęcia. Trafił więc na krótko na Zachód, a następnie wrócił pod fałszywym nazwiskiem i z zachodnim paszportem dyplomatycznym do Polski, gdzie znów zaczął nielegalną agitację na rzecz prawdziwego komunizmu. Miał przy sobie sporą ilość dolarów, co do dziś nie zostało w pełni wyjaśnione. On sam twierdził, że do Polski pomogli mu dostać się komuniści francuscy. Zapytany po latach, co sądzi o Solidarności, emocjonalnie mówił, że myśli o niej jak najgorzej, że to rozkład socjalizmu, zdrada, oszukiwanie robotników przez burżuazję. Socjalizm w Polsce obaliła Bermanowszczyzna z Solidarności i z aparatu władzy. Kiszczak, Jaruzelski, Kwaśniewski. Mijal krytykował generała Jaruzelskiego za wprowadzenie stanu wojennego, ale nie jest to tak, jak możecie myśleć, że miał on współczucie dla prześladowanych. Wręcz przeciwnie, uważał, że Jaruzelski zbyt łagodnie obchodzi się z Solidarnością. W końcu Mijal został aresztowany, ale więzienie szybko opuścił. Nie odegrał już żadnej politycznej roli. W latach 90. wszystkich mierzył jedną miarą, gdy na przykład Kwaśniewskiego, Wałęsę i Krzaklewskiego nazywał lumpami. Krytykował w swoim starym stylu wszystkich i za wszystko. Nieudanie próbował reaktywować Komunistyczną Partię Polski. W 1997 roku partia przestała istnieć. W XXI wieku niczym żywy pomnik historii budził powszechne zainteresowanie. Udzielał wywiadu takim osobom jak Robert Mazurek, Piotr Gontarczyk czy Piotr Lipiński. Do swych rozmówców zwracał się per towarzyszu. Zresztą sam Gontarczyk nazwał go ostatnim komunistą nad Wisłą. Nadal wierzył w zwycięstwo komunizmu na świecie, a obecne czasy uważał za przejściowe. W rozmowie z Robertem Mazurkiem mówił: mówi się, że komunizm przegrał, nie zdał egzaminu, że marksizm na półkach historii i inne takie głupstwa, teoretyczne bzdury. W rzeczywistości toczy się podskórna walka rewolucyjna. Wybuch jest nieunikniony. Kapitalizm jest na drodze do upadku i to dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości. I komunizm zwycięży. Ta niezachwiana wiara trzymała się go do końca życia. Nadawano mu różne przydomki, takie jak stalinista XXI wieku, twardogłowy awanturnik, najtwardszy beton czy bezkompromisowy marksista. Kazimierz Mijal zmarł w 2010 roku. Nie doczekał już setnych urodzin. Miał 99 lat. Po śmierci jego rodzina, choć nie wyznająca poglądów ojca i dziadka, zamieściła w gazecie Nekrolog o następującej treści.
Po długim barwnym życiu, spełnionym w walce o realizację ideałów komunizmu, równości i rozwoju społeczeństwa, które dziś nawet nie przypomina tego, w którym się urodził, zasnął w pokoju i oczekiwaniu stulecia urodzin. W tym materiale to już wszystko. Jak zawsze dziękujemy patronom, którzy pomagają utrzymać kanał. Ich nazwiska zamieszczone są tradycyjnie w napisach końcowych. Podziękowania również dla subskrybentów. Trzymajcie się i do zobaczenia.